Zostałem wicemistrzem Polski, bo grałem w finałach już trzecich mistrzostw Polski dziennikarzy w tenisie stołowym, które odbyły się w Tarnobrzegu. Ale zanim do tego doszło, no musiałem troszkę trenować i swoje pierwsze kroki w tenisie stołowym w Bolesławcu to dopiero się rozpoczęły, jak skończyłem pracę zawodową. Któregoś dnia spotkałem kolegę, który mówi: co ty robisz dzisiaj? Mówi: idę na tenisa stołowego. Gdzie ty idziesz? A no do drugiego liceum ogólnokształcącego w Bolesławcu, tam emeryci grają w tenisa. No i przyszedłem i zacząłem grać. Nie? Wcześniej też troszkę umiałem już grać, umiałem przebijać piłeczkę, ale proszę sobie wyobrazić, jak wszedłem na ten pierwszy trening, to wszystkie mecze, bo potem przegrałem. Nie? I od tego czasu postanowiłem, że mając już swoje lata, trzeba zacząć coś robić i trenować. I zacząłem trenować tenisa stołowego regularnie, uczęszczając na te zajęcia do drugiego liceum 2 razy w tygodniu, a potem dostałem się do klubu Top Bolesławiec, gdzie już 3 razy w tygodniu. No a teraz założyliśmy klub IKS Spin Bożejowice, w którym można trenować 5 razy w tygodniu. Też chciałem trochę lepiej grać, w związku z tym spotkałem w Top Bolesławiec pana Łukasza Jaśca, to jest radny Rady Miejskiej, i on nauczył mnie tych podstaw gry, jak rotować piłkę, jak grać szybko. No i potem już cały czas trening, zacząłem grać w turniejach weteranów, nie, w ogólnopolskich turniejach. No tam średnio, raz wychodziło dobrze, raz źle. Zacząłem na Polskim Związku Tenisa Stołowego, że są Mistrzostwa Polski Dziennikarzy. W związku z tym zgłosiłem się, to był układ taki open, każdy mógł się zgłosić. Zgłosiłem się, zakwalifikowano mnie, trzeba było spełnić warunki, trzeba było być dziennikarzem, czyli mieć umowę z jakąś redakcją, co najmniej przez 2 lata, no i nie grać zawodowo w tenisa, w sensie takim, że od trzeciej ligi wzwyż nie wolno było grać. No i pojechałem do Tarnobrzegu. Ten turniej odbywał się 16-17 września. Przyjechałem pierwszy dzień, zobaczyłem, wszyscy zawodnicy byli znacznie młodsi ode mnie, to była ciekawostka. No ale wylosowałem, były losowania i wylosowałem zawodnika, no nie wiem, tam pod 50 miał, może nie, i udało mi się z nim wygrać 3-0. W związku z tym okazało się, że to była... To było to zwycięstwo, które powodowało, że wygrałem grupę eliminacyjną i następnego dnia odbyły się już finały. W finale uczestniczyło 8 zawodników. Ja miałem to szczęście, że jak wygrałem grupę, to byłem rozstawiony. W związku z tym kolejny mecz jak wygrałem, no to już awansowałem właściwie do półfinału. I teraz trzeba było grać o finał. No i tutaj się okazało, że rozegrałem chyba mecz życia w ogóle w tym półfinale i tego zawodnika pokonałem w stosunku 3-1, przy czym wszystkie sety były bardzo wyrównane, liczyła się końcówka, a zmotywował mnie do tego zwycięstwa sędzia tych zawodów, który mi powiedział, że finał tych rozgrywek, tych mistrzostw odbędzie się na głównej arenie sali gimnastycznej Mosiru w Tarnobrzegu, tam gdzie grają zawodniczki mistrza Europy w tenisie stołowym, czyli Siarka Tarnobrzeg. Jak zobaczyłem tą salę i to wszystko, mówię: nie, muszę wygrać. No i udało się, muszę powiedzieć, że w tym grając w tym półfinale wszystko mi wychodziło, i forehand, i backhand. Przy tym stole byłem bardzo dynamiczny, mimo że przeciwnik był znacznie młodszy, to ja byłem szybszy od niego w atakach, kontratakach. No i też taktyka decydowała i doświadczenie właśnie z tych turniejów weteranów, ponieważ no, trzeba było w pewnym momencie troszeczkę zwolnić, troszkę przyspieszyć, no wiadomo, tak jak się gra w tenisa. No i udało się. Pytano mnie, w jakim wieku można uprawiać tenis. No ja byłem tam najstarszym zawodnikiem. Mogę powiedzieć, że w finale grałem z zawodnikiem, który był młodszy ode mnie. No bagatela, 21 lat.
ale to nie przeszkadzało, żeby nawiązać równorzędną walkę. To nie przeszkadza, żeby zawiązać nową znajomość, żeby się przyjaźnić, żeby razem współpracować potem. No to spotkanie wielopokoleniowe się zrobiło, nie? Bo byli również zawodnicy, no jedna zawodniczka chyba miała tam około 18-19 lat, więc znakomite spotkanie. Namawiam wszystkich, kto tylko może, żeby grał, uprawiał sport. Tenis stołowy, ja chcę powiedzieć, że to jest dyscyplina sportu, którą najwięcej zawodników w dyscyplinie sportu gra właśnie w tenisa stołowego. Wynika to z tego, że to jest sport narodowy Chin, nie? No, a Chińczyków jest co niemiara. Natomiast w Bolesławcu działał klub sportowy Top Bolesławiec. Część tych zawodników założyła nowy klub IKS Spin Bożejowice, gdzie uprawiają to starsze osoby, sport starsze osoby, dzieci. Warto tam przyjść, warto. Stworzone zostały nam przez gminę Bolesławiec i przez panią dyrektor zespołu szkół podstawowych i przedszkolnych w Bożejowicach. Znakomite warunki, jedne z najlepszych w województwie dolnośląskim. Trenujemy tam praktycznie kilka razy w tygodniu, nawet nieraz i pięć razy w tygodniu. Jesteśmy zgranym zespołem ludzi, pomagamy sobie nawzajem. No coś wspaniałego.